a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Co mówiłeś? Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Dobra, dam se radę. No dobra. Bardzo dobry wieczór. Przywitałem się z Państwem pierwszym polskim odnotowanym zdaniem, które znalazło się w tekście Kroniki Klasztornej z 1270 roku, tak zwanej Księdze Henrykowskiej. To nam znany tylko z imienia Boguchwał wołał do swojej żony, żeby ta odpoczęła, a on w tym czasie zajmie się pracą, czyli kręceniem żarnami. Dzisiejszy odcinek poświęcimy literaturze średniowiecznej, tej poważnej, jak i tej, która również dzisiaj może wywołać uśmiech na naszej twarzy. Zabytki języka polskiego ukazują, że język jest rzeczywistością żywą, rozwijającą się i reagującą na wydarzenia historyczne. Przypomnę, że język polski należy do wspólnoty języków słowiańskich. Te z kolei wywodzą się z języków indoeuropejskich, z których wykształciły się też inne grupy językowe, na przykład italska i germańska. A jakie są najdawniejsze zabytki języka polskiego? Bogu Rodzica z XIII wieku. Mówiłem o niej w programie poświęconym polskim hymnom narodowym. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Kazania świętokrzyskie z pierwszej połowy XIV wieku. Psał też floriański z przełomu XIV i XV wieku. Kazania gnieźnieńskie z początku XV wieku. Biblia królowej Zofii z połowy XV wieku. Lament świętokrzyski z XV wieku. Legenda o świętym Aleksym z drugiej połowy XV wieku. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią również z drugiej połowy XV wieku oraz psał też Puławski z końca XV wieku i początku XVI. Z tej listy wybiorę utwór, który ukazuje, jak potężny wpływ na świadomość człowieka średniowiecznego wywierał temat śmierci. Przecież to z tej epoki pochodzą słowa memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz. Teologia uczyła, że po śmierci jest albo niebo, albo piekło. Do takiej chwili należało się więc bardzo dobrze przygotować, bo złe umieranie może zaprzepaścić trud całego życia. Wygłaszano więc specjalne kazania, układano pieśni o rzeczach eschatologicznych, czyli ostatecznych. Powstawały też odrębne gatunki literackie i malarskie, na przykład Dans Macabre oraz Ars Moriendi. Dans Macabre, czyli taniec śmierci, jeden z najpopularniejszych motywów w sztuce plastycznej i literaturze średniowiecznej, powstały pod koniec XIII wieku. Taniec śmierci przedstawiał korowód tytułowej postaci, zwykle kościotrupa, i reprezentantów różnych płci, wieku, zawodów, funkcji. Zadaniem Dans Macabre było uzmysłowienie równości wszystkich ludzi wobec śmierci. Ars Moriendi, czyli sztuka umierania, popularny w średniowieczu gatunek literatury i sztuki realizowany również w postaci traktatów teologicznych. Zadaniem Ars Moriendi, inna nazwa to Ars Bene Moriendi, czyli sztuka dobrego umierania, było uzmysłowienie umierającemu i jego otoczeniu, na przykład rodzinie, jak dramatycznym momentem jest śmierć. To w czasie zgonu diabeł przypuszczał ostatni atak. Ludzie schyłku średniowiecza zżyli się ze śmiercią, ponieważ gubiły ich bez przerwy klęski żywiołowe, które uważane były za wyraz gniewu Bożego i to do Boga zwracano się w takich trudnych chwilach. Do dzisiaj więc śpiewamy w kościołach tak zwane suplikacje, czyli pieśń rozpoczynającą się od słów od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie. Powietrze, czyli zaraza, epidemie dżumy i innych chorób zakaźnych szczególnie dały się we znaki w XIV i XV wieku i z mniejszą wprawdzie częstotliwością, ale pojawiały się w dwóch następnych stuleciach. Najgroźniejszą z epidemii była tak zwana czarna śmierć,
która objęła swoim zasięgiem w latach 1348-1350 niemal całą Europę, zabierając blisko połowę lub, jak podają inne źródła, 1/3 jej ludności. Epidemii towarzyszył głód, który czynił jeszcze większe spustoszenie niż sama choroba. Średniowieczna śmierć to również niekończące się wojny. Jednym z najważniejszych utworów polskiego średniowiecza jest rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Polikarpus to wielki mędrzec, który prosi Boga, by mógł ujrzeć śmierć w jej postawie. Po długich modlitwach Polikarp ujrzał dziwną postać w kościele. Ujrzał człowieka nagiego, przyrodzenia niewieściego, obraza wielmi skaradego, łoktuszą przepasanego. Chuda, blada, żołte lice, łuszczy się jako miednica. Upadł ci jej koniec nosa, z oczu płynie krwawa rosa. Przewiązała głowę chustą, jako samojedź krzywousta, nie było warg u jej gęby, poziewając skrzyta zęby, miece oczy zawracając, groźną kosę w ręku mając. Na widok straszydła mistrz przeraził się bardzo, padł na podłogę. Trochę to dziwne zachowanie, bo przecież sam chciał zobaczyć śmierć na własne oczy, prawda? Wtedy śmierć do niego przemawia, ujawniając swoją wszechwładzę nad ludźmi bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie czy majątek. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią przeradza się w satyrę na temat marności ludzkich spraw. Toć jest mojej mocy znamie. Może wszystko ludzkie plemię, może mądre i też wiły, w tym skazuje swoje siły, i chorego, i zdrowego, zbawię żywota każdego. Lubo stary, lubo młody, każdemu makosa zgodzi, bądź ubodzy i bogaci, szwytki makosa potraci. Wojewody i czestniki, wszytki świeckie miłostniki, bądź książęta albo grabie, wszytki ja pobierze k sobie. Ja z króla koronę semknę, za włosy i pod kosę wemknę. Też bywam w cesarskiej sieni, zimie, lecie i w jesieni, filozofy i gwiezdarze, wszytki na swej stawiam sparze. Rzemieślniki, kupce i oracze, każdy przed mą kosą skacze, wszytki zdradźce i lifniki, zostawię je nieboszczyki. Ja zabiła Goliasza, Annasza i Kajfasza, ja Judasza obiesiła i dwułotru na krzyż wbiła. Mam moc nad ludźmi dobremi, ale więcej nad złemi. Już w starożytności przekazywano sobie ustnie anegdoty o żartobliwej treści. Te z kolei przenikały do dzieł pisanych. Były to tak zwane facecje. W średniowieczu największą popularność zdobyły facecje 15-wiecznego papieskiego sekretarza i notariusza Poggio Bracciolini'ego. Był autorem jednej z najbardziej kontrowersyjnych i poczytnych książek swojej epoki. Od lat 30. XV wieku opracowywał zbiór facecji, a więc dowcipów, dotyczących mu znanych ludzi albo zasłyszanych w korytarzach papieskiego pałacu. Posłuchajmy zatem kilku z nich. Do dowódcy wojska przyszedł pewien człowiek, aby poskarżyć się, że żołnierz ukradł mu płaszcz. Wódz, patrząc na tego człowieka, widząc, że ma na sobie porządną tunikę, zapytał, czy był w nią ubrany podczas rozboju. No, zdziwiony mężczyzna odparł, że tak. Na to generał natychmiast kazał mu się wynosić ze słowami: zejdź mi z oczu, ten kto cię okradł na pewno nie był moim żołnierzem. Żaden z moich ludzi nie zostawiłby ci takiej porządnej tuniki. Pewien pijak, rozmiłowany w winie, dostał bardzo wysokiej gorączki, która sprawiła, że chciało mu się pić bardziej niż zwykle. Kiedy wezwani lekarze zastanawiali się, jakie tutaj zastosować środki, żeby zmniejszyć tę temperaturę i dotkliwe pragnienie, chory rzekł: proszę, zlikwidujcie tylko gorączkę. Pragnieniem zajmę się sam.
pewien bogacz wyruszył zimą do Bolonii opatulony na cebulkę. W drodze przez góry napotkał wieśniaka ubranego jedynie w tunikę, do tego bardzo, bardzo zniszczoną i wytartą. Zdumiony odpornością organizmu owego człowieka na chłód, spadł bowiem śnieg, wiał dość mocny wiatr, zapytał, czy mu nie zimno. No ten odpowiedział, ani trochę. Zaskoczony odpowiedzią bogacz odparł, to ja trzęsę się z zimna pod futrami, a ty, półnagi, nie czujesz chłodu? Na to ten ubogi człowiek odpowiedział, no gdybyś podobnie jak ja założył wszystkie swoje ubrania, też nie byłoby ci zimno. Był sobie starzec, który wyruszył wraz z synem niedorostkiem na targ, żeby sprzedać osła. Osioł niczym nieobjuczony kroczył przed nimi. Kiedy tak szli, mijani przez nich robotnicy pracujący na polach skarcili starca, że ani on, ani jego syn nie wsiedli na osła. Pozwala się osłu niczego nie dźwigać, gdy tymczasem starcowi z uwagi na podeszłe lata, a chłopcu z uwagi na dziecięcy wiek, przydałby się wierzchowiec. Tak więc starzec wsadził syna na osła, sam zaś poszedł dalej pieszo. A kto ich widział, ten ganił głupotę starca, który młodego, silnego chłopca posadził na osła, a sam, wiekiem sterany, za zwierzakiem drepce. Zmienił więc starzec decyzję, syna z osła ssadził, a sam wdrapał się na grzbiet zwierzęcia. Maluczko uszli, gdy starzec usłyszał zarzuty, że synaczka małego, na jego wiek dziecięcy, nie zważając, wlecze za sobą niczym sługę, a sam, ojciec przecież, na ośle się rozsiada. Wziął sobie starzec te słowa do serca i syna razem z sobą posadził na ośle. I tak wędrowali dalej, aż wreszcie ktoś zapytał starca, czy to jego osioł. Kiedy przytaknął, posypały się nań gromy, że o osła zupełnie jakby był cudzy nie dba, że osiołek nie jest zdolny do dźwigania takiego ciężaru, że jeden jeździec to już byłoby dość. Wówczas starzec przez wszystkich łajany i całkiem już skołowany tak różnymi radami, związał osłu nogi i zawiesił go na kiju. Jeden koniec kija oparł na swoich barkach, drugi na ramionach syna i w ten sposób osła na targ ponieśli. Do jednego z naszych krajan, złożonego ciężką chorobą, która dręczyła go już dość długo, przyszedł w odwiedziny zakonnik. Pocieszał chorego, mówiąc między innymi, że Bóg zwykle doświadcza tak i gnębi nieszczęściami tych, których kocha. Chory odrzekł, nic dziwnego, że ma niewielu przyjaciół. Jeśli dalej tak ich będzie traktował, jeszcze mu ich ubędzie. Muszą Państwo przyznać, że ten humor średniowieczny wcale nie tak odległy od naszego współczesnego humoru, prawda? A czy słyszeliście kiedyś, że słonie boją się myszy, albo że lisy są podstępne? Brzmi znajomo, prawda? Te opisy zwierząt pochodzą ze średniowiecznej księgi zwanej Bestiariuszem albo Księgi Bestii. Mimo że niewielu ludzi dziś wie o ich istnieniu, to większość zna ich zawartość, a to dzięki chociażby bajkom Fredry czy Krasickiego, gdzie zwierzęta właśnie są pokazywane jako te, które reprezentują ludzkie cechy. Bestiariusze to prawdziwe bestsellery tamtej epoki. Jednorożce, bazyliszki, smoki, feniksy, centaury, ale również nasze bobry, konie czy orły. Bestiariusze łączyły treść z obrazem i mimo odważnej, dydaktycznej i teologicznej treści, dzisiaj mogą wzbudzać uśmiech na naszej twarzy, możemy patrzeć na nie śmiało z przymrużeniem oka. Wykład na temat natury zwierząt służył bowiem nauce religijnej i moralnej. Zwierzętom przypisywano bogatą symbolikę, wskazywano na nie jako na źródła inspiracji dla ludzkiego życia, ale także jako przestroga, że tak czy inaczej nie powinniśmy raczej postąpić. Przyjrzyjmy się zatem bardzo ciekawym miniaturom i posłuchajmy kilku wykładni dla poszczególnych zwierząt. Zaznaczę, że większość ilustracji wykonywali artyści, którzy nigdy na własne oczy takiego zwierzęcia nie widzieli. Malowali jedynie na podstawie opisu właśnie z bestiariusza. Zapraszam. Jedno z wyjątkowo ciekawych dzieł tego typu pochodzi
z Anglii, z 1185 roku. Jest to tak zwany bestiariusz z Worksop, od obecnej nazwy opactwa Augustianów. W kodeksie znajduje się około 240 stron ozdobionych łącznie 106 wielobarwnymi ilustracjami. No i na pierwszej ilustracji widzą Państwo pelikanicę. Pelikan uchodził za symbol Chrystusa, ponieważ miał dysponować zdolnością wskrzeszania martwych. Tutaj na tej ilustracji najpierw w górnym lewym rogu widzą Państwo młode, które atakują własną matkę. W odpowiedzi ona zadziobuje je na śmierć, ale na koniec przywraca je do życia, karmiąc własną krwią. Lisy uchodziły i dalej uchodzą za symbol przebiegłości, chytrości. W średniowieczu rzecz pojmowano po prostu dosłownie. I tutaj Państwo widzą na ilustracji, że lis udaje martwego i czeka, aż zlecą się sępy. No i przy okazji dzieci się najedzą i lis bez większego trudu. Dzikie kozy budziły w średniowieczu niekłamany podziw. Ich cechy porównywano wprost z boskim majestatem Chrystusa. Natomiast te zwykłe, udomowione kozy budziły złe skojarzenia i porównywano je do Żydów, których Jezus nie zdołał zmienić w owieczki pańskie. Natomiast jeżeli chodzi o kruki, to autor bestiariusza podaje, że odmawiają karmienia swoich piskląt tak długo, aż nie nabiorą pewności, że te mają upierzenie tej samej maści, co one. O, a tutaj mają Państwo zielonego osła. To jest taki dziki, a na dodatek właśnie zielony osioł. I w księdze bestii stwierdzono, że to stworzenia diabelskie, bo równo co godzinę wydają z siebie ryk. Najwidoczniej zdolność precyzyjnego odmierzania czasu uchodziła wtedy za atrybut piekielny. O, a tutaj mamy koguta. O kogutach twierdzono, że ich pianie jest zdolne uspokajać burze i odpędzać złodziei. No to może taka, można powiedzieć, wersja dla przydomowego burka. Można sobie takiego koguta na przykład zamiast psa przy domu chować. O, a tutaj mają Państwo taką scenkę. Mamy małpę człekokształtną z młodymi. Twierdzono właśnie, że to zwierzę wybiera sobie zawsze jedno dziecko, które kocha, a drugie, które nienawidzi, gdyż kiedy ucieka przed myśliwym, to pierwsze nosi na piersi, a drugie na plecach. Natomiast o sępach pisano, że rozmnażają się samoczynnie, dlatego sęp symbolizował niepokalane poczęcie. No a tutaj nie wiem, czy Państwo zgadną, co to jest za zwierzę, ponieważ wydaje się, że autor właśnie tego rysunku nigdy tego zwierzęcia nie widział, ale to jest krokodyl. To jest krokodyl, w dodatku krokodyl hipokryta. Tak oceniano właśnie te zwierzęta, ponieważ miały mieć w zwyczaju najpierw pożerać ofiary, a następnie rzewnie płakać z tego powodu. No i do tej pory mówimy krokodyle łzy. Stąd właśnie wzięło się to używane do dzisiaj określenie. O, a te ptaki to oczywiście rozpoznajemy, to są żurawie. No i właśnie autor bestiariusza przekonywał, że żurawie lepiej niż inne zwierzęta potrafią trzymać nocną wartę. I widzą tutaj Państwo, że trzy zwierzęta śpią, czwarte czuwa i trzyma w uniesionej łapie kamień. Gdyby mu się zdarzyło przysnąć, to oczywiście kamień od razu te ptaki wszystkie obudzi. O, a tutaj mają Państwo pszczelarza, no i pszczoły. I proszę sobie wyobrazić, że w średniowieczu pszczoły były gatunkiem ptaków. Tyle tylko, że takimi mniejszymi niż inne. Kończąc, pozostajemy w tematyce zwierząt i przyrody w ogóle. Zatrzymajmy się chwilę nad postacią świętego, który w sposób radykalny wcielił średniowieczny ideał świętości. I do dziś inspiruje ludzi na całym świecie. Chodzi oczywiście o świętego Franciszka z Asyżu.
W XIII wieku powstał zbiór opowieści o nim oraz o jego 12 towarzyszach. W Polsce znamy go w tłumaczeniu Leopolda Staffa i tytuł tego zbioru to Kwiatki świętego Franciszka. A że bardzo często przedstawia się świętego Franciszka w otoczeniu zwierząt, zwłaszcza gołębi, które obsiadują go tutaj na ramionach, trzyma je na rękach, to posłuchajcie również takiej historii, która wyjaśnia nam, skąd właśnie się wziął taki wizerunek. No a zaraz po fragmentach z Kwiatków świętego Franciszka zapraszam oczywiście na test. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A ja piszę, bo jeszcze zostało mi sporo do przepisania. Do zobaczenia. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, rozdział 22. Jak święty Franciszek oswoił dzikie turkawki. Pewien młodzieniec nachwytał raz wiele turkawek. Kiedy niósł je na sprzedaż, spotkał go święty Franciszek, który miał zawsze litość szczególną dla stworzeń łagodnych i który patrząc okiem miłosiernym na turkawki, rzekł do młodzieńca: O, dobry młodzieńcze, proszę cię, daj mi je, aby ptaki tak łagodne, które pismo przyrównywa duszom czystym, pokornym i wiernym, nie dostały się w ręce okrutników, którzy je zabiją. Ów, natchniony od Boga, natychmiast dał wszystkie świętemu Franciszkowi. Ten zaś, przygarnąwszy je do łona, jął słodko do nich przemawiać. O siostrzyczki moje, turkawki proste, niewinne i czyste, czemu się chwytać dajecie? Ocalę was od śmierci i zbuduję wam gniazda, byście płodziły się i rozmnażały wedle przykazań Stwórcy naszego. I poszedł święty Franciszek i pobudował im gniazda. One zaś, korzystając z nich, jeły płodzić i nieść się w obliczu braci. I tak się obłaskawiły i oswoiły ze świętym Franciszkiem i innymi braćmi, jak gdyby to były kury zawsze przez nich żywione. I nie odlatywały nigdy, póki im święty Franciszek błogosławieństwem odlecieć nie pozwolił. A młodzieńcowi, któremu je darował, święty Franciszek rzekł: Synu mój, będziesz jeszcze bratem w tym zakonie i służyć będziesz wdzięcznie Jezusowi Chrystusowi. I tak się stało, bowiem młodzian ów został bratem i żył w zakonie świętości wielkiej.